Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii dorastał w hałaśliwej, ciężko pracującej rodzinie włoskich imigrantów. Całkowite oddanie pracy doprowadziło go na szczyty powodzenia, by następnie cisnąć nim o skały brutalnej rzeczywistości. Stracił wszystko i został włóczęgą poszukującym zapomnienia, dopóki nie poznał kogoś, kto pokazał mu zupełnie inne życie i dał nowe serce, które stało się jego przewodnikiem. Oto prawdziwa historia Dominika Manche, opowieść o tym, jak jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Arturo, postaw pastę na środku. Dominik, jak chcesz grać, to wyjdź na zewnątrz. Sono tutto cuori. Tak, mamo, wiem, że masz gołębie serce, ale niech on się lepiej weźmie do pracy. Ma dopiero 6 lat. Jest Włochem i musi nauczyć się pracować tak jak jego brat i wszyscy mężczyźni w tej rodzinie. Morderca! Jak możesz go tak wykorzystywać? Co znaczy wykorzystywać? Płacę mu 25 centów za dzień. Ha, co to jest? Traktujesz go jak niewolnika. Praca jeszcze nikogo nie zabiła. Arturo, pamiętaj o tym, ten mamo. Makaron, proszę. Chcę sobie kupić perkusję? Bardzo dobrze. Może będzie miał z czego żyć, jak przyjdą ciężkie czasy. Ale niech sobie na nią zarobi. A teraz ma włożyć fartuch i pomóc nam sprzedawać pizzę. Dominik, dobrze przyglądaj się klientom. Czy czasem czegoś nie próbują ukraść? I nie bój się. Odbierasz pieniądze i uśmiechasz się. No chodź, przedstawię cię Joemu. Jest kucharzem i będziesz robił to, co ci każe. Tak naprawdę to on tu rządzi. To twój chłopak, Jimmy? Tak, ma na imię Dominik. Naucz go, czego trzeba, Joe. W porządku. No, dobra, Dominik. Zaczniemy od tarcia sera. No. Zobaczymy, czy będziesz umiał kręcić tą rączką. No, dawaj. No. No to spróbuj dwiema rękami. Za ciężko, co? No. A nie przejmuj się. Nie od razu Rzym zbudowano. Spróbujemy, jak trochę podrośniesz i będziesz silniejszy. No, już niedługo, zobaczysz. No. Urodziłem się jako trzeci z kolei z czworga rodzeństwa. Mieszkaliśmy z dziadkami ze strony mamy, na których wołaliśmy mama i papa no hair, czyli łysawi, a którzy kłócili się ze sobą na okrągło, co stanowiło specyficzny urok ich małżeńskiej idylii. Historii ich życia można by słuchać przez kilka dni w absolutnym oczarowaniu. Dziadkowie byli bogatymi przedsiębiorcami, a kilkoro z ich rodzeństwa sławnymi muzykami. Ja byłem nieśmiałym, małomównym dzieckiem, nieco zagubionym w świecie otaczających mnie hałaśliwych, krwistych i barwnych postaci. Jeśli akurat nie było nas w rodzinnej firmie, z całą pewnością można nas było znaleźć na wyścigach, gdzie obstawialiśmy kucyki. Rodzinna pizzeria, w której sprzedawano również wódkę i papierosy, znajdowała się tuż nad oceanem na plaży Hermosa w Kalifornii. Chodziłem do szkoły dla chłopców, gdzie codziennie mieliśmy lekcje religii, ale koncepcja niewidzialnej istoty szybko stała się dla mnie dość absurdalna. W wieku 7 lat zaczęły wypadać mi włosy. Okazało się, że to rzadka choroba na tle nerwowym. Ricardo, podaj butelkę, proszę. Naleję ci jeszcze trochę wina, papa. I co w szkole mówią na temat głowy Dominika? Biedny chłopak. Wygląda jak skubany kurczak przygotowany do kaciatore. Chcą, żeby nosił wełnianą czapkę albo został w domu. Nina go obejrzała i powiedziała, żeby się nie przejmować. To nie jest zaraźliwe. Moja Nina chciała zostać lekarzem. Na pewno wie, co może mu pomóc. A według mnie najszybciej wyleczyłoby to szare mydło. Ciągle to powtarzam, Jimmy. Ale w tym domu nikt mnie nie słucha, nikt. Tak, szare mydło, korzeń imbiru, kora dębu, każdy ma jakieś lekarstwo, tylko że nic nie działa. Daję głowę, znam się na tym. Nic, tylko szare mydło. Mamo, Alfredo, podaj tę butelkę wina, proszę. Dominik choruje na coś, czego nawet nie potrafimy wymówić. Alopecia areata. O mój Boże. A skoro ja nie potrafię nawet tego wymówić, to jakim cudem ty mogłabyś to wyleczyć, co? Szare mydło. Ojciec był najstarszym z synów dziadka i ciężko pracował w różnych jego przedsiębiorstwach. Gardziliśmy wszystkimi, którzy nie byli Włochami.
turystami, którzy pili za dużo, nieudacznikami i ochlaptusami wałęsającymi się po plaży. Pewnego dnia wziąłem z rodzinnego sklepiku garść cukierków, żeby podzielić się nimi z rodzeństwem, i wrzuciłem je do papierowej torby, takiej, w jakiej tata zwykle przynosił zakupy. Co ty tam jesz, Dominik? Cukierek. Wziąłeś ze sklepu? A zapłaciłeś za nie? Nie. Widzisz te zakupy? Ja za nie zapłaciłem. Nie można tak po prostu brać sobie, co się chce. To jest kradzież. Dobrze, już nie będę. I bardzo dobrze. Następnym razem, jak będziesz czegoś chciał, powiedz mi, to ci kupię. A jutro zapłacę za te cukierki. Pamiętaj, żebyś mi już więcej nie kradł. Dobrze, tato. Nie waż się tego robić. Już nie będę. Mówię poważnie. W ten sposób nauczyłem się kodeksu honorowego, który miał obowiązywać w moim życiu, a na którego czele stała zasada absolutnej uczciwości we wszystkich stosunkach rodzinnych. Nauczyłem się też walczyć o siebie. A ponieważ byłem najmłodszy w otaczającym mnie męskim świecie, zacząłem podnosić ciężary, żebym mógł się obronić przed szkolnymi osiłkami i awanturnikami w barze. Obserwowałem, jak ojciec ćwiczył w garażu z workiem treningowym i naśladowałem go. Kiedy miałem 10 lat, boks bardzo mnie już zaczął wciągać, głównie za sprawą opowieści mojego ojca o tym, jakie dostarczał walki z uznanymi bokserami w siłowniach w centrum miasta. Facet, z którym rozmawiałem, był jednym z najlepszych zawodników wagi ciężkiej. Mhm. A teraz choruje na encefalopatię. To częsta choroba wśród bokserów. Jak następnym razem będziemy u niego, przyjrzyj się jego uszom. Jedyna wielka blizna. Na takie uszy mówi się kalafiory. A poza tym od tych wszystkich ciosów, jakie zebrał, chodzi teraz na piętach i strasznie bełkotliwie mówi. Prawie się nie da zrozumieć. Słyszałem. Okropne. A kiedyś był najlepszy. Chciałbym nauczyć się boksować, tato. Dobrze. Jak wrócimy do domu, pokażę ci podstawowy cios. Zmieniasz kolejno prawą i lewą rękę. A, zawiesimy ci worek treningowy w ogrodzie. Fajnie. W wieku 13 lat włosy z powrotem mi odrosły. W międzyczasie zaoszczędziłem dość pieniędzy, żeby kupić zestaw perkusyjny. Razem z bratem Polem i kolegami założyliśmy zespół rockowy, ale byliśmy kiepscy i nigdy nikt nam nie zapłacił za koncert. Szkołę średnią ukończyłem z wyróżnieniem i poszedłem do koledżu. W przyszłości chciałem zostać prawnikiem. Nadal boksowałem, zaproponowano mi nawet start w turnieju o złotą rękawicę, ale ponieważ nie mogłem znieść okropnego bólu głowy, jakim męczył mnie po każdej walce, i nie chciałem też, by moje uszy zmieniły się w kalafiory, postanowiłem zawiesić rękawice na kołku. Kiedy miałem 19 lat, zakochałem się w koleżance ze studiów. Nigdy wcześniej z nikim się nie umawiałem. Z nią spotkaliśmy się 3 razy, po czym zadzwoniła i oznajmiła mi, że wychodzi za mąż za ukochanego jeszcze z liceum. Byłem załamany. Przestałem się uczyć i zacząłem pić, w nadziei, że to ukoi mój ból. A kiedy byłem trzeźwy, zaszywałem się w bibliotece i pochłaniałem książki filozoficzne w poszukiwaniu lekarstwa na moje zniszczone marzenia. Tata kupił dom z widokiem na ocean w Palos Verdes. Mieliśmy tam sąsiada, który zwrócił na mnie uwagę. Zapraszał mnie nawet na weekend do klasztoru w Malibu. Nigdy tam nie pojechałem. Bez reszty natomiast oddawałem się mojej nowej religii. Kupiłem sportowy wóz, zacząłem palić marihuanę i na okrągło zmieniałem dziewczyny. W wieku 21 lat wyprowadziłem się z domu i zamieszkałem we własnej kawalerce. Wtedy poznałem Linet, piękną, nieśmiałą dziewczynę w moim wieku, która była pielęgniarką. Zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. Jak się cieszę, że dzisiaj wieczorem nie pracujesz. Chyba w ogóle przestanę pracować. Chciałbym się skupić na studiach. To ty w ogóle studiujesz? Nie wyglądasz. A tak naprawdę to wolałbym zajmować się wyłącznie tobą. Albo paleniem trawki z przyjaciółmi, co? A też. Musisz wiedzieć, że nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc mam drobne zaległości. Przez całe lata mogłem sobie tylko popatrzeć na tych wszystkich palantów bawiących się na plaży, podczas gdy ja musiałem pracować, podając im pizzę i piwo. Pierwszy raz w życiu sam naprawdę się bawię. A grasz na wyścigach jak
Wszyscy z twojej rodziny? A nie, już nie. Po tej porażce w Las Vegas, kiedy straciłem wszystkie pieniądze, dałem sobie spokój z hazardem. Mnie nie stać na hazard. Twoi dziadkowie są bogaci, mogą sobie na to pozwolić. Twoja babcia ma więcej diamentów niż cała kopalnia w Afryce. Nie wiem, no, może. W każdym razie ja już nie będę grał. Ale co by nie powiedzieć, masz ciekawą rodzinkę. Dziwaczną. Dziwaczną? A ty wiesz, co to znaczy zrobić coś przeciwko swojej rodzinie, jeżeli jest to rodzina włoska? W kodeksie honorowym mamy absolutną lojalność wobec rodziny, niezależnie co by się działo. W tamtych czasach byłem na ogół naćpany i kompletnie otumaniony prochami. W przytomniejszych chwilach czułem się tak, jakbym stał na przystanku, nie wiedząc ani kiedy przyjedzie autobus, ani dokąd mnie zawiezie. Pewnej nocy o 4:45 obudził mnie dzwonek telefonu. Halo? Cześć, Dom. Tu Linet. Przepraszam, że cię obudziłam. Nie ma sprawy. Coś się stało? Wiem, że nie znamy się zbyt długo, ale myślę, że się w tobie zakochałam. Naprawdę? Zaraz tam będę. Ale Dom, jest środek nocy. Nie. Już jadę. Tej samej nocy wprowadziłem się do niej i mieszkaliśmy razem, aż ukończyłem drugi fakultet. Dostałem pracę w firmie finansowej, a w 1976 roku wzięliśmy ślub. Miałem wtedy 23 lata. Rok później urodziła nam się pierwsza córeczka. Ojcostwo zmieniło mnie w ciągu jednej nocy. Odstawiłem prochy i moich przyjaciół ćpunów i postarałem się o lepszą pracę. Ale im wyżej wspinałem się po drabinie sukcesu, tym bardziej oddalałem się od mojej żony. Byłem analitykiem finansowym. Pracowałem przez 7 dni w tygodniu, wstając o 5:30 i kładąc się o 1:30. Podświadomie dążyłem do tego, by osiągnąć równie dużo jak biznesmeni, znajomi mojego dziadka, których podziwiałem w dzieciństwie. Wkrótce byłem jednym z najbardziej rozchwytywanych analityków na zachodzie kraju. Wydawało mi się, że wciąż przestrzegam rodzinnego kodeksu honorowego, ale tak naprawdę był on oparty na moralności sytuacyjnej, a ten, który miał wszystko, wygrywał. Żona wydawała się wciąż akceptować tę wiecznie zmęczoną maszynę liczącą w trzyczęściowym garniturze obok siebie, ale przychodziło jej to z coraz większym trudem. Myślę, że najlepiej będzie, jak wezmę June i wyprowadzę się stąd. Co? O czym ty mówisz? Dobrze wiesz o czym. Nigdy cię nie ma, Don. Ożeniłeś się ze swoją pracą. To nie jest łatwa praca, Linet. Muszę przeprowadzać wywiady z przedstawicielami firm, jak szefowi, księgowi i tak dalej. Weryfikować informacje poprzez źródła zewnętrzne, jak dostawcy, banki, nawet agencje rządowe. To naprawdę mnóstwo roboty. Oszczędź mi szczegółów. I robię to dla nas. Ty myślisz, że ja lubię tak siedzieć godzinami? Wolałbym być z tobą i June. Ale nie jesteś. Jakoś trudno mi w to uwierzyć. Posłuchaj. Jeszcze trochę i będziemy mogli zbudować sobie dom nad oceanem. Po co? Przecież też tam cię nigdy nie będzie. W porządku. Kochanie, skoro tak, znajdę sobie inną pracę. Spokojniejszą, taką, którą będę mógł wykonywać w domu. To niczego nie zmieni, Don. I tak będziesz myślał tylko o niej. Słuchaj, a zróbmy sobie jakieś wakacje. Pojedziemy gdzieś na parę dni, tylko we dwoje. Wszystko się ułoży. Zobaczysz. Po 3 dniach błagania zgodziła się zostać. Zatrudniłem się w dużym banku, gdzie zająłem się operacjami międzynarodowymi. Nie trwało długo, a zostałem jego wiceprezesem. W wieku 29 lat jeździłem czarną limuzyną i obracałem się wśród bogatych i sławnych tego świata na spotkaniach i przyjęciach. Potem kupiliśmy prawdziwy pałac w Laguna Niguel, a ja mogłem pracować w domu. Obie nasze śliczne córeczki chodziły do prywatnej szkoły, byliśmy członkami klubu tenisowego, ale gdzieś w głębi ciągle towarzyszył mi strach, że żona mnie zostawi. Jak było na aerobiku? Dobrze. Don,
Chciałabym, żebyśmy poszli dziś wieczorem na kolację bez dzieci. Z wielką chęcią, Linet. No ale co z nimi zrobimy? Zamówiłam opiekunkę. A mówiąc szczerze, będę się o nie bał. Nie lepiej byłoby z tym zaczekać, aż zamontują system alarmowy? Chcę wyjść dziś wieczorem. Coś mi mówiło, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Pojechaliśmy do naszej ulubionej restauracji nad oceanem w Mission Bay. Zamówiliśmy drinki i jedzenie, żona zapaliła papierosa, a ja bezmyślnie gapiłem się w swój kieliszek. Don, ja już ciebie nie kocham. Mówisz poważnie? Tak, już od dawna. Ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek cię kochałam. Co mogę zrobić? Zrobić, co tylko będziesz chciała. No daj mi szansę. Może... Nic z tego nie będzie, Don. Nasze małżeństwo to kłamstwo. Nie możesz mnie zostawić. Nie możesz. Proszę. Nie odchodź, błagam. Przykro mi. Ale to już jest koniec. To mój świat rozsypał się na kawałki. Co to znaczy, synu? Linet chce rozwodu. Kocham ją ponad wszystko, tato. Ponad życie. Słuchaj. Mój ojciec zawsze mówił, każdy jest kowalem swego szczęścia. A jakby tego było jeszcze mało, bank, w którym pracuję, ogłosił bankructwo. Dlaczego? No jeszcze nie wiem, ale jakie to ma znaczenie, i tak stracę wszystko. Jeszcze wczoraj miałem wszystko. Dzisiaj nie mam nic. Bóstwo, które czciłem przez te wszystkie lata, kosmiczna jaźń, nagle mnie opuściło. Nie miało znaczenia, jak bardzo marzyłem o szczęśliwym małżeństwie, jak bardzo pragnąłem mojej żony. Jej już nie było. I tak zaczęła się moja odyseja. Wsiadłem do mojej lśniącej, czarnej limuzyny z przyciemnionymi szybami i pojechałem setki mil na pustynię. I tak jeździłem w kółko przez wiele dni. Opony były już zdarte, a w środku mnóstwo śmieci i resztek jedzenia. Któregoś dnia w jakimś miasteczku przypadkowo zatrzasnąłem kluczyki w samochodzie. Kręciłem się dookoła wozu, zachodząc w głowę, jak się do niego dostać. Nagle jakiś facet w garniturze wypadł ze swojego biura. Hej, co się tak kręcisz koło tego samochodu? A co, wyglądam może na złodzieja? Możesz? Nie wiem, jak wyglądają złodzieje samochodów. Jestem wiceprezesem banku. Na to na pewno nie wyglądasz. A jednak. A to jest mój samochód, a w środku są moje kluczyki! Facet szybko zniknął w swoim biurze. Wtedy byłem już cieniem samego siebie. Przerażonym chłopaczkiem w ciele mężczyzny. Przez 31 lat ciężko pracowałem, żeby teraz patrzeć, jak moje życie się rozpada. Przez następne pół roku żyłem jak włóczęga. Piłem jak szatan i paliłem straszne ilości papierosów. Wchodziłem do knajpy, którą najwcześniej otwierano, wychodziłem z tej, którą zamykano jako ostatnią. Chciałem skończyć z tym wszystkim. Zastanawiałem się, czy skoczyć do oceanu, czy rzucić się pod ciężarówkę. Ale jakiś cichy głos mówił mi, jeśli teraz nad tym zapanujesz, pewnego dnia odczujesz głęboką radość. Trzymałem się tej obietnicy i postanowiłem zostać pisarzem. Zaszyłem się w domu pewnej kobiety i zaczytywałem się w klasyce. Ale ona tak zaniepokoiła się moim dziwnym zachowaniem, że w końcu mnie wyrzuciła. Stałem na ulicy i płakałem. Boże, pomóż mi, pomóż. Miałem wtedy jakiegoś starego grata. Mieszkałem w nim, włączałem silnik tylko po to, żeby się ogrzać. Kiedy otwierano bibliotekę, już tam byłem. Pisałem moją książkę ołówkiem na odwrocie jakichś ulotek i reklamówek. W południe szedłem do chrześcijańskiego schroniska dla bezdomnych, gdzie dostawałem torebkę z jedzeniem, a potem znów wracałem do biblioteki i pisałem, póki jej nie zamknęli. Kiedyś w pralni samoobsługowej w San Clemente poznałem faceta, który wyglądał na strasznego dziwaka.
Przepraszam. Chciałbym powiesić te ulotki na tablicy. Proszę bardzo. Mam na imię Paul. Znasz Jezusa? Moja rodzina chodziła do kościoła, ale to był tylko taki rytuał, jak jedzenie spaghetti. A u mnie w domu o religii nawet się nie wspominało. Ale potem poznałem faceta, surfowaliśmy razem, który zawsze nosił przy sobie Biblię. Kiedyś siedziałem na brzegu, czekając na falę. Sięgnąłem po papierosa i zobaczyłem ten ozdobny krzyż wytłoczony na okładce. Wyglądał jak, no wiesz, w tej sztuce sprzed wieków. Tak, wiem, z okresu bizantyjskiego. O właśnie, dokładnie tak. Mogę ci tylko powiedzieć, że moje oczy w tym samym momencie zatopiły się w morzu i tego dnia Bóg objawił mi Ewangelię. Nawróciłem się i zacząłem czytać Biblię, a moje życie zupełnie się zmieniło. A ty czytasz Biblię? Nie. To jedyna droga do Boga. Ja w ogóle Go nie znałem, więc dla mnie to wszystko było nowe. Wciąż nie mogę uwierzyć, że On jest taki dobry. Najpierw oddał swoje życie za mnie, a potem mojemu życiu nadał kierunek. Wiesz, poszedłbym za Nim wszędzie, ponieważ On za mnie umarł. On uczy nas po ojcowsku ze współczuciem, łagodnie prostuje Twoje kroki. Trochę tak jak na desce surfingowej. Człowiek chce robić wszystko jak najlepiej, tylko dla Niego. Nie ma nikogo takiego jak Jezus. Nikogo. Kiedy tak mówił, poczułem w sobie zalążki jakiegoś dziwnego spokoju. Potem inni dzielili się ze mną swoją biblijną wiarą i wydawało się, że powoli coś się we mnie zmienia. A kilka miesięcy później, kiedy wędrowałem z plecakiem wzdłuż torów w San Onofre, mijający mnie rowerzysta nagle z piskiem zahamował. To był Paul, ten surfer z pralni. Cześć, Don. Jak się masz? Pamiętasz mnie? Wiosną spotkaliśmy się w pralni. A, tak! No, wyglądasz dużo lepiej, stary. Zdrowy, opalony. Lepiej się odżywiam. A jak się ma twoja dusza? Jestem tu, żeby ci powiedzieć, że Jezus jest odpowiedzią na ludzkie cierpienia. On jest księciem pokoju. Dzięki, Paul. Czytasz Biblię? Dostałem od kumpla. Ktoś inny zabrał mnie kilka razy do kościoła. To świetnie, bracie. Ufaj Panu, a wszystko będzie dobrze. Rzeczywiście, jeden z moich kolegów podarował mi Biblię. Takie wydanie, w którym pewne wersy zaznaczone są na czerwono. I pilnował, żebym ją czytał. A ponieważ jego serce było tak wielkie jak jego usta, zacząłem czytać czerwone wersety o Jezusie. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję. Zacząłem się modlić i chodzić do pobliskiego kościoła, a kiedy czytałem pismo pełne współczucia, słowa Boga pociągały mnie. Moje oczy wypełniały się łzami, a modlitwy pełne były skruchy. Któregoś wieczoru wyznałem grzechy i przyjąłem zbawienie. Przeszedłem ze śmierci do życia.
Jak mogłeś o mnie zapomnieć? Jak mogłeś zapomnieć o swojej babci, co? Nie zapomniałem, mamo no hair. Właśnie przyszedłem cię odwiedzić. Siadaj, wnusiu, siadaj. Zaraz zrobię ci coś do jedzenia. Masz imię po swoim dziadku. I jesteś do niego podobny. Dlaczego on mnie zostawił? Dlaczego zostawił mnie samą? Nikt się o mnie nie troszczy, nikt. Chociaż ty o mnie pamiętaj. Jak już mnie nie będzie, dobrze? Pamiętaj. Sono tutto cuori. Mam gołębie serce. Będę pamiętał, babciu. Jestem stara i samotna. Ale wszystko, co mam, dam tobie. Dziękuję. No, no to opowiedz mi, co ty teraz robisz? Pracuję w schronisku dla bezdomnych i piszę książkę. Chcę powiedzieć światu, co Jezus dla mnie zrobił. A co to takiego, Dominiku? Otworzył przede mną drzwi i pokazał mi miłość, większą niż wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłem. Dał mi dar pisania i tworzenia sztuki, więc będę go używał dla jego chwały. Zgodnie z wolą Boga pomagam bezdomnym, używając daru pisania i innych zdolności artystycznych, jakimi mnie obdarował. Moja żona wyszła ponownie za mąż, ale moja miłość do niej jeszcze się pogłębiła, ponieważ chciałem, by ona też przyjęła nowe życie w Chrystusie. Nadal za nią tęsknię. Ale stary Joe, kucharz, który w dzieciństwie uczył mnie robienia pizzy, miał rację. Z czasem stajesz się mocniejszy. Bóg tego pilnuje.